Witam Was bardzo serdecznie. Wreszcie wiosna nastała i piękny, wiosenny, ciepły dzień. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jaki mam zasięg wzroku i jak ekstremalnie można zrobić tryb POI. Mam nadzieję, że to będzie fajna próba i atrakcyjna, zatem trzymajcie kciuki. Mavic już jest gotowy, czeka sobie tutaj, chwycił zasięg, zaraz trochę ustawię. Chciałbym zrobić jak najdłuższy promień, jak największy, ale zarazem, żeby mieć Mavica w zasięgu wzroku. W tym trybie Point of Interest zawsze mnie nurtowało to, jak daleko mogę odlecieć od punktu docelowego i starałem się to zrobić wszystko, przeprowadzić go w zasięgu wzroku. I po pierwszej próbie okazało się, że właśnie 380 metrów to jest zasięg wzroku. A druga sprawa to zatoczenie pełnego okręgu wokół Point of Interest, czyli punktu, który jest charakterystyczny. Dlatego, że łatwo jest zrobić Point of Interest niepełne, nawet 500-metrowe, bo to jest maksymalna długość. Ale tutaj, w tym materiale, chcę Wam pokazać właśnie, jak zrobić Point of Interest w odległości 380 metrów. To był dla mnie zasięg wzroku i cały czas widziałem Mavica dość dobrze. Ciekawa sprawa, dlatego że w międzyczasie dosyć mocno wiał wiatr, zresztą widać tutaj, że mam te zakłócenia. Prędkość utrzymywała się w miarę dobrze. Widać też tutaj przy takim locie po okręgu, o tak dużej średnicy, bo jak sobie weźmiemy promień razy 2, no to mamy tutaj 380 razy 2, 760 metrów tej średnicy, czyli całkiem dużo. I widać też, że zmienia się oświetlenie. Ja leciałem akurat bez filtrów. Nagrywałem to w 24 klatkach na sekundę. I widać, że można by poprawić trochę parametry, jeżeli chodzi o optykę. Ale przy tym akurat locie moim założeniem było to, żeby zakreślić cały okrąg o maksymalnie dużym promieniu, czyli 380 metrów. Jestem zadowolony, chociaż były to dosyć trudne warunki, jeżeli chodzi o wiatr. A w następnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić, co prawda, niepełny łuk, dlatego że 500 metrów no to już jest poza zasięgiem mojego wzroku. Ale jednak, jak zrobiłem Point of Interest lot na promieniu, o promieniu 500 metrów. Przy dzisiejszej widoczności ja osiągnąłem pole widzenia o długości około 380 metrów. Czyli na taką odległość odleciałem i go widziałem jeszcze. Może nie także rewelacyjnie, ale dość dobre miałem panowanie nad Maviciem. To jest chyba wszystko. Tak, poza tym ta maszynka naprawdę dobrze działa i nawet jak jest silny wiatr, to sobie dobrze radzi. Te śmigła, też jestem z nich zadowolony. Kupiłem sobie te Low Noise
i wbrew obiegowej opinii, że Mavic się trzęsie czy wibruje, naprawdę dobrze działają. Jestem super zadowolony. Także tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.